Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na szczęście spada liczba przypadków zakażeń koronawirusem, ale nie spada liczba czytelników naszego dwumiesięcznika Któż jak Bóg. Ukazał się już nowy numer, marcowo-kwietniowy, jak zawsze bardzo bogaty w ciekawe treści. Szofer świętego Michała Archanioła. Czy to specjalna osoba? Czy musi mieć jakieś dodatkowe prawo jazdy? Na czym polega jego praca? O niezwykłych podróżach z figurą świętego Michała Archanioła z Groty Objawień na Gargano opowiada pan Grzegorz. Dzieli się także świadectwami tych, którzy to nawiedzenie przeżyli w jakiś wyjątkowy sposób. Kościół a homoseksualizm to temat niezwykle aktualny. Ksiądz profesor Wojciech Węgrzyniak ukazuje bardzo rzetelne spojrzenie Kościoła na tę tematykę. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, zajrzyjcie do jego artykułu. Powściągliwy znaczy mądry. Tak swój tekst zatytułował ksiądz profesor Ryszard Andrzejewski. Powściągliwość i pracę głosił błogosławiony ksiądz Bronisław Markiewicz. Wydaje się, że temat powściągliwego życia jest dzisiaj daleki od tego, czym żyje świat. A może warto być powściągliwym? Jak to uczynić i dlaczego to zrobić? Opowiada ksiądz Ryszard. W Wielkim Poście szukamy ciekawych tekstów Drogi Krzyżowej. Zapraszamy do nowatorskiego spojrzenia na mękę pańską, które na łamach czasopisma umieścił ksiądz Mateusz Szerszeń. Droga Krzyżowa ze świętym Michałem Archaniołem. To bardzo ciekawe rozważanie, w którym widzimy, jak święty Michał jest obecny w cieniu i jak możemy naśladować jego postawę, pochylając się nad poszczególnymi stacjami męki pańskiej. Ponadto w naszym numerze, jak zawsze, wiele ciekawych treści dla dorosłych, dzieci i młodzieży. Konkursy, krzyżówki i zaproszenia na anielskie rekolekcje wiosną, latem i jesienią, na pielgrzymkę ze świętym Michałem na Jasną Górę w pierwszą sobotę lipca oraz na wrześniowy wyjazd na Gargano na uroczystości odpustowe. Bądźcie z nami. Któż jak Bóg?